Ciemka, Dzisiaj chcielibyśmy sobie powiedzieć krótko i jasno, czym jest świecący się set, przepałka, overcharge, albo jeszcze czasem mówicie błyszczący się set, czy poz pozłacający się, różnie to jest przez Was tam wspomniane na live'ach, bo głównie stąd to pytanie co chwilę pada właśnie takie coś jak czemu twój set się błyszczy? I teraz to nie jest masterpiece, to nie jest excellent, tylko zaraz zobaczycie jak to wygląda. Mianowicie, zacznijmy od tego, że już film, który dotyczy wysanej energii, znajduje się chyba tam 18 odcinek, jakoś tak, gdzieś tam szukałem sobie. Jest w serii Zero do Albinczyka, ale on jest ogólnie o wysanej energii i wszystkich jej zastosowaniach. I tam też chyba o e chargerze też omawiałem, ale, ale tak stricte nie nazwałem tego. I ciągle o to pytacie, więc pewnie nie udało wam się wpaść na to przez ten, można powiedzieć, przez takie wyszukiwanie filmu. Dlatego dzisiaj tylko i wyłącznie o przepałce, o błyszczącej się secie i jak zwał, tak zwał przez was. Zacznijmy od tego, że wszystko się rozbija o ten magiczny przycisk, który tutaj macie na dole. Kiedyś, o, może ten jeszcze ze starego filmu była tam jedna. Energia potrzebna, żeby się przepalić, bo kiedyś tak było, teraz trzeba 10. 10 wysany energii found energy po angielsku, żeby tak jak tutaj macie napisane zaryzykować, że nasz set po 30 minutach będzie miał 15% szansę na zniszczenie bądź w momencie, kiedy będziemy ściągać i temy z siebie, ale za to ryzyko, które podejmujemy. Musimy jeszcze zapłacić oczywiście te 10 energii, ale mamy dzięki temu 100 IP więcej na wszystkich itemach, które się przepalają. Które itemy się przepalają? Jak sobie wejdziecie tutaj w ustawienia, to w pierwszym, czyli generalnym, macie na samym dole tą przepałkę. To jest przeciążenie, po, chyba po polsku. Generalnie możecie sobie wybrać, czy chcecie, żeby wam się przepaliła czapka, czy. Tutaj czapka, główna broń offhand, czy druga ręka, e, czy klata i buty. Możecie sobie na przykład zrobić, że buty nam się nie będą przypalać i w momencie, kiedy użyję takiej przepałki, czyli 10 energii potrzebuję, bo zobaczcie, jak sobie odłożę, to tutaj gaśnie. Jak sobie wezmę, cyk, cyk, nie działa, dopiero w momencie, kiedy mam 10 w plecaku, trzeba mieć w plecaku tą energię, żeby się przepalić, to no dopiero wtedy tutaj się pojawia możliwość czegoś takiego zrobienia. Będzie taki komunikat, który możecie sobie dać, żeby wam się pojawiał, bądź nie. Ja już tutaj mam bez pojawienia się, bo no świadomie to naciskam. Także możecie sobie zobaczyć, na przykład po życiu, czy po jakichś statystykach, w momencie, kiedy naciśniemy tą przepałkę, to itemy, które były wcześniej wymienione, po prostu zostaną dodatkowe 100 IP. tutaj zobaczcie, na przykład 894 mamy i powiedzmy, że bijemy tutaj z tego 158 i mamy 1914 życie. Teraz przepalam to, życie nam wzrosło, wzrosło nam. Bijemy więcej, bijemy więcej. I tutaj łuczek dostał dodatkową statystykę plus 100 za overcharge, jak widzicie. I teraz tak. Przepaliły nam się buty? Nie, no bo kliknęliśmy, że nie chcemy ich przepalać. Tak samo, w momencie, kiedy bym po prostu ich nie miał założonych, też nie przepaliłyby się, no bo by nie miało co po prostu się przepalić. No i teraz te itemy, które sobie tutaj ustaliliśmy, że mają się przepalać, które mają być overchargeowane, one teraz mają 15% szansę na to, że się zepsują. I ma się nawet timer na tym, jak sobie najeździecie myszką. Eee, tutaj tego nie ma. Tylko jest napisane na dole, że po 30 minutach. Tutaj na każdym i jednym itemie, bo możecie użyć kilka razy przepałki i w, w różnych momentach i każdy item ma wtedy osobno liczoną tą przepałkę. Tutaj też macie zawsze napisane, ile od ostatniej przepałki minęło i czas do momentu jej zakończenia. To może być mylne, bo jakbym teraz znowu użył przepałki, to tutaj na przykład na butach, tutaj się pojawi czwórka i będzie znowu 30 minut, jeśli tego nie naprawili. Ale... Ale yy, te pozostałe itemy nie zostaną ponownie przepalone, tylko one już od teraz po tym czasie 28 minut, 40 sekund, nieważne co będę już robił z nimi. One yy, zgaśnie im te przepałka i wrócą do swojego bazowego IP, bądź się zniszczą. Yy, przyspieszyć ten proces można po prostu ściągając itemy z siebie i one tracą wtedy 30% wytrzymałości, jeśli przeżyją. Jeśli przeżyją tą przepałkę, jeśli nie, to pękną, będzie taki po prostu trash. Także tutaj akurat nam się udało, nie straszowało się nic, ale jeśli, jeśli itemki ulegną zniszczeniu, to będzie taki zwykły traszyk, o coś takiego, nie? Czyli po prostu zostanie nam taki śmieć, po prostu danego tieru, jakiego był item, takiego tieru będzie śmieć. Także akurat tutaj mieliśmy farta, że nic nam nie pękło, ale jak już gracie i coś robicie i się przepalicie, to musicie Pamiętać, że po tym czasie coś może wam pęknąć generalnie. I na przykład yy, biegniecie sobie, biegniecie, bijecie się z kimś i nagle puch klata wam pęka, puch broń wam pęka i zostajecie tylko z czapką i butami. Yy, także tak działa przepałka w skrócie rzecz ujmując, także chyba nie, nie trzeba tutaj dużo więcej mówić. Skąd taką energię wziąć? Yy, z marketu możecie sobie kupić wesane yy, energia, czyli po angielsku siphon Energy. Ona tam jest po 5-6 po tysięcy, zależnie jak tam jest produkowana przez właśnie gildię. I można też ją z marketu, znaczy z gildii wyciągać, jeśli macie do tego prawo. Jeśli nie macie, no to tutaj będziecie niestety mieć zablokowane. Także Także to by było odnośnie energii. Jeśli chcecie dużo więcej jej zastosowania poza overcharge'em, poza tym przepalaniem się i błyszczeniem setu to macie wszystko na chyba 18 odcinku, jak dobrze pamiętam jest tam wysana energia jej zastosowania. Także tam możecie dużo, dużo więcej się dowiedzieć o wysanej energii, jak ją też zdobywać i do mountów jakich i tak dalej, i tak dalej. Tutaj dzisiaj tylko i wyłącznie ten problem wyjaśniam, bo dużo, dużo pytań było do niego, także nagrywam, można powiedzieć, ponownie tą przepałkę, ale już tylko i wyłącznie jej poświęcając odcinek. Także to by było na tyle, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku.